pachnie grzanym winem, pachnie gorącą czekoladą, pachnie prażonymi orzechami i migdałami, cynamonem, piernikiem, ale przede wszystkim pachnie choinką, bo pod wielką, żywą choinką teraz stoję i tak intensywnie pachnie lasem, że myślę, że i Państwo to przed swoimi odbiornikami czują. A jeśli Państwo tego nie czują, to myślę, że dzisiaj właśnie podczas tej audycji poczują Państwo atmosferę świąt. Jestem dzisiaj w Austrii. Jestem w sercu stolicy Austrii, we Wiedniu, w samym jego środku, na placu Świętego Szczepana, przy gigantycznej, proszę Państwa, patrzę w górę, choince żywej, która jest rozświetlona milionem światełek. Całe miasto zresztą jest skąpane w światłach, błyszczy, świeci się, miga złotym, srebrnym kolorem, amarantem, przeróżnymi barwami, rubinowym, szafirowym. Bombki, ozdoby, światełka są wszędzie. Słychać też kolędy, piosenki świąteczne. No, tutaj atmosferę świąt czuje się na każdym kroku, zresztą nie od dzisiaj. A ja jestem przy choince i czuję też zapach świąt, który najbardziej wiąże się z Bożym Narodzeniem. Właśnie choinkę, właśnie las. Państwo może teraz słyszą w odbiornikach taki szmer, to jest szmer radosnych spożywaczy ciepłego alkoholu, bo właśnie ciepły alkohol tutaj na każdym kroku można sobie spożyć. Ja tylko się przyjrzę może kilku propozycjom. Pozwolą Państwo, że zerknę tutaj na... O, jest na przykład poncz, nazywa się to poncz pomarańczowy. Jest turbo poncz, doładowany Bacardi. Ćwierć litra turbo ponczu zawiera 20 ml Bacardi Superior. Jest jeszcze Berlingerer Punch, czyli to będzie taki już taki zwalający z nóg jak niedźwiedzia, czyli bardzo silny musi być. Rzeczywiście zawiera 2 cm wódki Eristoff. Ha, proszę Państwa, kokos punch jest też, czyli kokosowy, jest jabłkowy. Jak sądzę, chodzi tutaj o to, że ma to być smak jabłkowego sztrudla wiedeńskiego. I proszę Państwa, co ciekawe, tutaj to stoisko z ponczem jest bezpośrednio pod katedrą Świętego Szczepana. Myślę, że sprzedawcy, podając ten poncz, gorący przecież alkohol, chyba są upojeni cały dzień. Też widzę reklamy Radia Arabella, które na falach 92,9 zaprasza na Frohe Stunden mit Kulthits und dem Besten von heute. Więc proszę Państwa, Radio Arabella, jeśli w Austrii, a jeżeli w Polsce, to oczywiście jem radio. Ja idę dalej. Po drugiej stronie takiej tutaj wielkiej konstrukcji drewnianej widzę kolejne stoisko z ponczem. Tym razem to jest to samo stoisko. Tak jest, tutaj jest też turbo poncz. Idę dalej, proszę Państwa, Kaiserspätzle. Tutaj są przekąski. Zobaczmy, co jedzą Wiedeńczycy przy okazji świąt. Otóż tak, są te Kaiserspätzle, zatem jest to rodzaj klusek, takich podłużnych klusek jajecznych z serem, z patelni i śmietaną. Jest Käsekreiner und Bratwurst, czyli kiełbaska z wieprzowa z serem i kiełbaska zrożna. Może być ona z pieczonymi ziemniakami, z dodatkiem papryczek, albo klasycznie z musztardą, albo chrzanem. Dalej idę i proszę Państwa, tutaj już nie ma jedzenia, jest za to, są za to zabawki pedagogiczne, to ciekawa rzecz. Różne takie tutaj świecidełka, może nie tak, świecidełka, jeśli na ten moment to określić, to są jakieś takie drewniane kukiełki, jakieś przedmioty, kółeczka, zwierzaczki na sznureczkach, na gumkach. Jak sądzę, mają służyć one do zabawy przez naukę. Są pedagogiczne, no tak, ale nie do jedzenia. Dalej mamy österreichische Spezialitäten, zatem specjały z Austrii. Tutaj szpek tłusty, mniej tłusty, kiełbasy suszone, przeróżne formy i wędliny. Mniej tutaj ludzi niż przy ponczu. I tutaj dalej, proszę Państwa, poncz. Jest bio-glühwein nawet, czyli wino grzane, bio, czyli sądzę, że przygotowane na winnicy, która ma certyfikat ekologiczny. Jest także bio Kinderpunsch, proszę Państwa, czyli nie dość, że bio punch, to jeszcze dziecięcy. No to chyba ten musi być już bez alkoholu w takim razie. Mamy dalej punch morelowo-brzoskwiniowy,
jest też z jagodami, z amaretto wiśnią. Chodźmy dalej. Z aperolem, proszę Państwa, jest nawet. Nawet jest Franz Josef Punch, proszę Państwa, to będzie Himbea Bombea, czyli jagodowy, taki dla Franza Józefa. Ciekawe, czy on rzeczywiście pił taki punch, proszę Państwa, to jestem ciekawy. Idę dalej. I tak sobie myślę, bo przechodzę koło różnych stoisk. Na przykład tutaj widzę stoisko z wiedeńskimi motywami w sztuce, czyli różne widoki z miasta, widoki z Wiednia, piękne ryciny, chyba to są piórkiem, może węglem, chyba też małe akwarelki, niezłe. Jest też nawet Lavendenwelt, czyli świat lawendy, proszę Państwa, takie barwy, ja to widzę, przede mną ten świat stoi, woreczki, jakieś tuteczki, serduszka właśnie w kolorze takiego fioletu, fiołka, właśnie lawendy, pachnie nieco niesamowicie. Jest też Kerzenwelt, czyli świat świec, tym razem kolorowy jak tęcza, w różnych kolorach i formach świece, to się wszystko, proszę Państwa, wiąże z świętami. Są też szyldy. Handle Malte, czyli malowane ręcznie szyldy. Tego nie wiedziałem wcześniej. Rzeczywiście bardzo ładna rzecz. Szyldy, które można sobie gdzieś przywiesić, na przykład, nie wiem, na drzwiach może, albo w domu, jak ktoś chce. Ręcznie malowane. A to ciekawe, proszę Państwa. Gewürzgebinde, czyli takie zawiązki w pakuneczki przypraw. Na przykład taka kulka sporządzona z gwiazdek anyżu, związanych jakimś sposobem magicznym, taką, no właśnie, kulkę. No i to jest taka właśnie kulka przypraw. W środku tam pewnie ma jeszcze jakieś inne specjały. Jest jakiś chłopczyk drewniany, który ma chyba jakieś elementy z nogi, chyba ma, zdaje się, z cynamonu. Oczka, zdaje się, ma z ziela angielskiego. No, proszę Państwa, ktoś pomyślał, też ciekawa rzecz, na święta. Einfach himmlisch, czyli po prostu niebiańskie, czyli aniołki i różne inne ciekawostki. Tutaj z kolei zupa, proszę Państwa, zupa i to, co ciekawe, zupa w chlebie. U nas to jest znane nie od dzisiaj, tutaj to się cieszy ogromnym powodzeniem. Kolejka niemiłosierna do zupy w chlebie. Jakie są zupy w chlebie? Patrzę. Dyniowa, czosnkowa i gulasz, gulaszowa. Ludzie jedzą, uszy się trzęsą, te chleby są ogromne. Tak to u nas wygląda, wielka buła, odcięta kopuła, wydrążony środek, wewnątrz zupa rzeczona, całość przykryta. I jemy tak długo, aż zmęczymy całe opakowanie chlebowe. Dalej idę, proszę Państwa, bo nie chcę tracić czasu. Jestem w tej chwili przy warsztacie czekoladowym. Tutaj to widziałem już gdzieś wcześniej, też na innych stoiskach, czy w zeszłym roku, czy w ogóle też i w Polsce. Jakieś dziwne klucze, mechanizmy z czekolady. Nawet jest but, proszę Państwa, mokasyn czekoladowy. Niesłychane historie. Jestem znowu przy stoisku z ponczem, z winem grzanym. Tym razem Gourmet Punch Stand, czyli dla smakoszy. I ten ma, proszę Państwa, najwięcej tutaj uczestników, najwięcej ludzi się zgromadziło koło właśnie tego, tej budki. Jak Państwo słyszą, tutaj tego ponczu, wina grzanego jest cała masa i to jest pod katedrą Świętego Szczepana. No, proszę Państwa, jak to możliwe? Tak sobie myślę, jak to możliwe, ale też tutaj widzę znaki. Znaki, loga, logotypy, czy to fundacji, czy to jakiegoś stowarzyszenia, które ma iść z pomocą zabytkowi tej ogromnej budowli, która potrzebuje, wciąż potrzebuje renowacji, wciąż potrzebuje inwestycji i wciąż potrzebuje opieki. No i myślę, że pomysł dobry, bo było nie było, jest to tradycja austriacka, takie właśnie poncze i grzane wina, to pachnie pięknie, humor też po tym lepszy, a że jest to pod kościołem, dla mnie to tylko brawa dla tych, którzy tutaj to właśnie ustawili i pozwolili to zrobić. Zatem cały ten jarmark przy katedrze jest niesamowicie przemyślany, jest absolutnie nie jest kiczowaty. Tutaj mamy na przykład bombki, proszę Państwa, bombki i ozdoby, ale jakie piękne bombki! One są ręcznie malowane i to widać, to nie jest żadna chińszczyzna. Ozdoby choinkowe z materiału naturalnego, czyli z jakiejś tkanin, z jakiegoś drewna, też ręcznie tutaj robione przez rzemieślników. Tutaj jakieś zawieszki cynowe, metalowe, wszystko ręczna robota. Kulki to jest coś, co Niemcy bardzo lubią, takie kulki śniegowe w różnych rozmiarach, w środku bałwanki, mikołajki, przeróżne historie. No i proszę Państwa, co jeszcze? Orzechy, tak jest, orzechy, migdały pachną niesamowicie, więc idę w ich stronę. Też spora kolejka ludzi, wcale się nie dziwię, chrupie to, pachnie to, kusi to i tak świątecznie jakoś pachnie, świątecznie jakoś tak to się wpisuje w atmosferę
Bożego Narodzenia na tym jarmarku. I jestem na końcu. Na samym końcu jest fotobox, a w fotoboxie można sobie zrobić, właśnie Państwo słyszą, fantastyczne zdjęcie, i to wcale nie z Mikołajem, tylko z sobą samym, na tle ozdób choinkowych. Proszę Państwa, tak wygląda zatem jarmark świąteczny w Wiedniu przy katedrze świętego Szczepana. Teraz chwilka przerwy. Muszę przejść na kolejny jarmark. To mi zajmie trochę czasu, ale raz, dwa, myślę, że metrem to w Trymiga się tam znajdę, koło ratusza. I tam Państwu zdam kolejną relację. Tamten koło ratusza jest znacznie większy. Zapraszam po przerwie.